Dzisiejsze nasze spotkanie liturgiczne to radosne czuwanie na cześć Pana. Wigilia Paschalna jest szczytem całego roku liturgicznego. Jest najważniejszą celebracją liturgiczną w całym Kościele. Obejmować ona będzie liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i sprawowanie Eucharystii. Liturgia światła rozpocznie się błogosławieństwem ognia, od którego zostanie zapalony paschał, symbol Chrystusa, który jest życiem świata. On przez swoje zmartwychwstanie rozprasza ciemności grzechu. Natomiast w uroczystym śpiewie orędzia wielkanocnego kapłan ogłosi nam wszystkim, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Następnie w liturgii słowa rozważać będziemy wielkie dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego. Wysłuchamy opisu stworzenia świata, ofiara Abrahama, przejście przez Morze Czerwone, a także nawoływanie proroka Izajasza oraz list świętego Pawła, zwany epistołą. W wielkie tajemnice zbawienia, które usłyszymy w liturgii słowa, włączył każdego z nas chrzest święty. Dlatego też w trzeciej części naszej liturgii odnowimy nasze chrzcielne przyrzeczenia, składając Bogu dziękczynienie za przyjęty sakrament zbawienia. Kulminacyjnym momentem naszej dzisiejszej liturgii będzie sprawowana Eucharystia, która jest nie tylko wspomnieniem, ale uobecnieniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa pośród nas. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany. Jaśniejące chwałą. Niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Shh.
Światło Chrystusa. Światło Chrystusa, obuduje pełno dzięki. Stojąc z zapalonymi świecami, wysłuchajmy teraz orędzia wielkanocnego. Dziękujmy Bogu za dar Chrystusowego zmartwychwstania, za zmazanie starodawnej winy. Podziwiając jasność promienia świecy paschalnej, cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu jesteśmy wolni od mroku i strachu śmierci. Zastępcie się już zastępy aniołów niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zacznie od dzwony głoszące zbawienie. Gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią, opromieniona tak niezmiernym blaskiem. A oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś. To od mroku, co świat okrywa, zdobny blaskiem takiej światłości. Raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny, Panie, sprawiedliwe. Zaprawdę godny to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy
Śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa na wasze. I krwią serdeczną smazał dłużne zapaki starobotawnej winy. Oto sobą bowiem święta dawa spawalne, w czasie których zabija się prawdziwego Boga. Jego krew poświęca to my wierzący. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodły z Egiptu i przeprowadziły suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od grobu grzechu do łaski przywraca i gromadzi społeczności święty. Tej właśnie nocy Chrystus proszeczny więcej śmierci jako zwycięzca wyszedł spod pałami. O, jak przeciwna łaskawo Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby pytałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został spłacony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją spłacił, tak niech i o odpuknięcie. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie z przewinów mywa, przywraca niewinność upadły, który się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę.
Niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako pomczywiejemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn, z martwychwstały, który oświeca ludzko swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen, amen, amen. Drodzy bracia, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Pierwsze czytanie to opis dzieła stworzenia. Bóg stwarza wszystko w harmonii i wszelkie stworzenie jest dobre. Zwróćmy uwagę, że Bóg stwarza wszystko przez swoje słowo. Bóg rzekł: niechaj się stanie. To słowo jest skuteczne, a nad wodami, z których wyłania się stworzenie, unosi się Duch Pański. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona,
drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona.
I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Sprawnie wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze dzieło Jego zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. W drugim czytaniu Księgi Rodzaju mówi nam o ofierze Abrahama. Ziemia stworzona przez Boga została zniekształcona przez grzech człowieka. Bóg nie rezygnuje z człowieka. Pragnie wszystko od nowa odbudować. To, co człowiek zniszczył przez swą niewierność. Ofiara Abrahama z jego syna Izaaka jest zapowiedzią ofiary Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź tego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zbędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jaki jest udziałem Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Wysłuchamy teraz trzeciego czytania z Księgi Wyjścia. Przejście przez wody Morza Czerwonego wyzwala z niewoli naród wybrany, ale również w tych wodach chrztu to nie nasz grzech. Chrzest wprowadza nas do ziemi obiecanej. Wydarzenia z nad Jordanem mają pobudzić w człowieku pragnienie poznania Boga, ożywić wiarę, która jest biletem do przeżywania Bożych tajemnic zbawienia. Po tym czytaniu nie mówi się: oto słowo Boże, ani Bogu niech będą dzięki, gdyż wyrazi to śpiew,
który jest dalszym ciągiem czytania. Razem z Mojżeszem i synami Izraela pragniemy podziękować Panu za wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Cuda te powtarzają się i dziś w sakramentach wielkanocnych. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażą moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażą moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemności. Tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Zaśpiewaj nam, który nas pokazał.
Umocnij łaskawie pragnienia
celebra zaintonuje uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu. Niech podjęty wspólny śpiew będzie naszym dziękczynieniem Bogu, który spełnił swoje obietnice i napełnił Kościół weselem. Chwała na wysokości Bogu. Kto bowiem umarł
został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że w Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu nie ma. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięty od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Popatrzmy, drodzy, choćby na chwilę jeszcze na miejsce, gdzie przed chwilą jeszcze była adoracja Najświętszego Sakramentu i gdzie Jezus Chrystus miał swój grób. Widzimy kamienie, widzimy również tablice z góry Synaj, Starego Przymierza, Mojżeszowego Przymierza. Te tablice nieco są uszkodzone i nad tym wszystkim góruje krzyż, nowe przymierze, przymierze Jezusa Chrystusa. Ale nie tylko krzyż, bo tak jak powiedziałem jeszcze sekundę temu, nad tymi kamieniami znajdował się żywy, prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie, którego od dnia wczorajszego do dzisiejszego nabożeństwa adorowaliśmy. Przez te kamienie przebija życie, przebijają kwiaty. I to jest, drodzy, największa radość dla nas. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jest mocen przebić się przez
najbardziej twardy kamień serca ludzkiego. Przez każdy kamień również i grzechu ludzkiego. Ta dzisiejsza uroczystość przypomina nam i obecnia to wielkie wydarzenie powstania Jezusa Chrystusa z grobu. Przed chwilą, na początku tego nabożeństwa, poświęciliśmy ogień. Wznieśliśmy zapalony paschał do góry i wnieśliśmy go do kościoła, śpiewając 3 razy Światło Chrystusa, a następnie śpiew Exultetu, śpiew radości Kościoła. Radość jest największa. Dlaczego? Wyjaśnia nam to Exultet, słowa tam zawarte. Śmierć zwarła się z życiem. Choć poległ wódz żywy, życia króluje dziś żywy, choć umarł, tak jak każdy z nas umrze, ale dzisiaj króluje. Przychodzimy do świątyni, by uradować się tym wydarzeniem, wydarzeniem zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ucieszyć się tym, że śmierć została pokonana przez życie. Życie pisane z duże litery, przez Boga. Chcemy uwielbiać naszego Boga i Zbawcę za to, że poniósł dla nas tak wielką ofiarę, która poprowadzi go do tego największego zwycięstwa, jakim jest zmartwychwstanie. Drodzy, Chrystus nie tylko tego pragnie, nie tylko pragnie uwielbienia naszego i dziękczynienia, może tego najmniej. Chcę przede wszystkim powiedzieć do każdego z nas, do ciebie i do mnie, powstań i ty, powstań i ty. Zmartwychwstanie Zbawiciela jest zapowiedzią zmartwychwstania każdego z nas. I dlatego też jest taka wielka radość nasza, że my również raz zaistniejąc żyjemy na wieki. A dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał, śmierć jest tylko przejściem, dalszym życiem tego życia, które teraz mamy. Wielu tego może nie rozumie. Wielu żyje w ciemności grzechu. Życie takich ludzi uwikłanych w grzechy można porównać do martwego głazu pozbawionego wszelkiej szczeliny, choćby o tego głazu, który nie ma żadnej szczeliny, aby tam życie mogło się rozwinąć. Aby mogło to życie znaleźć jakiś grunt. Nie może wykiełkować żaden kwiat głębszych wartości, głębszej modlitwy, naszej ofiary, jeśli nie ma tam odpowiedniego, dobrego gruntu, którym jest zawsze zmartwychwstały Pan. Jeszcze raz Jezus mówi dzisiaj do nas, powstań i żyj. Żyj, abyś mógł kiedyś zmartwychwstać do pełni szczęścia. Na tym nie kończy się wezwanie Zbawiciela dzisiaj, tego dnia Wigilii Paschalnej. Wspomniałem, że podczas tego pięknego obrzędu wstępnego wnieśliśmy do świątyni paschał, który symbolizuje Chrystusa, symbolizuje Jego ofiarę i Jego zwycięstwo. Węgierski kaznodzieja Tihamer Toth
Tak opisywał symbolikę świecy w liturgii. Posłuchajmy. Roztopiony wosk to krew świecy. Płomień ustawicznie trawi jej ciało, aż w końcu wyczerpie się jej krew, wosk. Własny płomień ją zniszczył. Możemy inaczej to samo powiedzieć. Świeca spaliła się, ofiarowała się na chwałę Bożą. Drodzy, i prawdą to jest, prawdą o zmartwychwstaniu, że serce Jezusa zawsze płonie potężnym ogniem miłości i ofiary. Tak jak płomień tej paschalnej świecy spala wosk, tak miłość w sercu Zbawiciela spopiela na ofiarę Jego krew i ciało. Abyśmy kiedyś mogli dostąpić chwały zmartwychwstania. Wszystko po to, abyśmy mogli dostąpić chwały zmartwychwstania. I także potrzebna jest nasza ofiara miłości. Jest potrzeba spopielania tego, co nasze, tego, co egoistyczne w naszym życiu, tego, co małostkowe, aby płomień miłosierdzia, dobra, pomocy, miłości wzajemnej mógł rozgorzeć w nas. Niech nasze życie jaśnieje miłością tak, jak ta paschalna świeca daje łagodny, miły blask świadectwa o zmartwychwstaniu. Ufamy i wierzymy, że dzięki temu będziemy się mogli radować na końcu czasów, gdy nastąpi powszechne zmartwychwstanie. Nieznany autor z końca XX wieku tak poetycko opisywał ten czas. Czas po zmartwychwstaniu, czas po przyjściu Chrystusa. Ziemia jest piękna i lżej się żyje w Dolinie Nadziei. Modlitwy są wysłuchiwane. Bóg mieszka tuż za płotem. Praca ani jednym słowem nie wspomina o budowaniu wieży. Nóż nie znajduje mordercy. Śmieje się z Ablem. Trawa jest nieprzemijająco zielona jak wawrzyn. W lufach armat gołębie wiją gniazda. Wszystkie drogi są otwarte. W atlasie nie ma granic. Słowo jest zrozumiałe. Kto mówi tak, myśli tak. A kocham znaczy teraz i na wieki. Teraz rozpocznie się liturgia chrzcielna, podczas której nie tylko będziemy wspominać paschalne wydarzenia Jezusa, ale poprzez chrzest zostaliśmy razem z Chrystusem wszczepieni w te wydarzenia. Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest ona symbolem życia nadprzyrodzonego. Obmyci wodą Chrztu Świętego narodziliśmy się do nowego życia, życia, które trwa wiecznie. W dzisiejszej nocy odnowimy nasze przymierze z Bogiem, które zapoczątkowaliśmy na Chrzcie Świętym. To właśnie ten sakrament wszczepia nas najbardziej w paschalnym misterium Chrystusa. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych. Przez sakramentalne znaki Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś się.
woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występom i dał początek znowu. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli posługę w niemorza czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna wstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci w Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Odnówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego.
których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z dziewicy Maryi, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętego, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas szczerze swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Pokornie błagamy Cię, Boże.
święć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To jest ta tęsknota, która pewnie się wyraziła w tym przyjściu do Kościoła
na nabożeństwa tych dróg paschalnego. Niech Pan będzie nagrodą, drodzy, dla każdego z was. Chcę też bardzo serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżywać liturgię w tak bardzo piękny sposób. Dziękuję na początku służby liturgicznej lektorom, również tym lektorom, seniorom, którzy przyjeżdżają zawsze na święta i są z nami. Dziękuję ministrantom, kandydatom do ministrantów. Również dziękuję solankom, które też w tym liturgii paschalnym brały udział, choćby składając nam życzenia Wielki Czwartek. Dziękuję panu organiście za przygotowanie kwartetu, za piękny śpiew, nie tylko podczas tytułu paschalnego, ale również wcześniej, w Wielkim Poście. Bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony czas, za trud prób ćwiczeń i za piękną dzisiaj oprawę liturgiczną od strony muzycznej. Bardzo serdecznie również dziękuję siostrze Ignacji za trwanie na posterunku i za również przygotowanie świątyni. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie grobu i ciemnicy, które mają swój zawsze jakiś akcent, wyraz. I serdecznie chcę podziękować na ręce pani Barbary, panu Ryszardowi, który trudził się, i pani Jolancie przygotowaniu tego grobu oraz i ciemnicy. Bardzo serdecznie dziękuję również moim współbraciom, kapłanom, za przygotowanie naszych serc do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, za godziny spędzone w konfesjonale. Spowiadaliśmy bardzo długo i każdy, kto chciał, na pewno skorzystał z sakramentu pokuty. Jeśli nie, to będzie też takowa możliwość jutro, pojutrze i w następne dni, jak zawsze w naszym kościele. Niech Pan wynagradza kapłanom za wszelki poniesiony trud, pracę i formację serc przybliżania również do Jezusa Chrystusa. Drodzy, bardzo serdecznie zapraszam jutro na godzinę 6:00. Wyjdziemy z procesją rezurekcyjną na zewnątrz. Zapraszam na rezurekcję, na tą specyficzną modlitwę, również świadectwa naszej wiary, kiedy wychodzimy z Panem Jezusem na zewnątrz. Na czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego bardzo serdeczne życzenia dla każdego i każdej z was. Przekażcie również w waszych wspólnotach, waszych domach, rodzinach życzenia świąteczne od nas, od naszej wspólnoty salezjańskiej, a szczególnie chcę wam życzyć, drodzy, pokoju. Najpierw pokoju serca, który przynosi nam Jezus Chrystus, a później pokoju w naszej Ojczyźnie, a w rezultacie pokoju również na całym świecie. Jesteśmy świadkami i odbiorcami tego, co dzieje się niedaleko z nas, niecałe 8 kilometrów pewnie od naszego kościoła są działania wojenne. To jest bardzo blisko i na pewno każdy z nas też w sercu odczuwa jakiś niepokój z tego tytułu. Niech Jezus Chrystus będzie tym pokojem. Niech Jezus Chrystus będzie również i radością podczas świąt Zmartwychwstania Pańskiego i niech rozwiewa wszelki pokój. A narodowi ukraińskiemu życzmy, aby ten Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, będzie był również dla nich tym pokojem bezwojennym. Aby jak najszybciej te działania wojenne mogły się zakończyć i mogli powrócić do normalnego życia, chociaż ono pewnie już normalne nigdy tam nie będzie, tak jak zwykle bywa po wojnie. Życzę każdemu z was spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w modlitwie w swoim sercu. Niech Pan każdego wspiera w każdej sytuacji życia. Szczęść Boże i radosnego. Alleluja. Pan z wami. Niech uroczystość wielkanocną błogosławi.